Szanowny panie ministrze, szanowny panie prezesie, szanowni państwo, wszystkich państwa bardzo serdecznie witam. Retencji.pl gratuluję inicjatywy. Temat, jak tutaj już wielokrotnie podkreślano, ważny dla kraju, ważny dla samorządów, ale myślę, że coraz ważniejszy również dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. A tak, szanowni państwo, jeszcze do niedawna nie było. Problematyka zagospodarowania wód opadowych i roztopowych to coraz ważniejszy obszar w działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Do niedawna nie stanowiło to głównego nurtu naszych debat, naszej branży. Wynikało to być może z tego, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które nie były właścicielami sieci kanalizacyjnej, nie były jak gdyby zainteresowane poruszaniem tym tematu. Myślę, że może tak troszeczkę na zasadzie nie wywoływania wilka z lasu. Natomiast przedsiębiorstwa, które były właścicielami sieci kanalizacyjnej, tą usługę realizowały, oczywiście oczekiwały od Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie wsparcia. I też nie było tak, że Izba przez minione lata w tym temacie nie podejmowała działań. Chcę państwu powiedzieć, że w roku 2013 Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie na ręce ówczesnego ministra infrastruktury i przedstawicieli parlamentu złożyła dwie propozycje uregulowania problematyki wód opadowych i roztopowych. Pierwsza propozycja polegała na tym, żeby wprowadzić do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rozdziału poświęconego gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi, a druga propozycja polegała na tym, aby tę problematykę umieścić w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Jedna i druga propozycja opierała się na takiej filozofii, że oczywiście gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi jest to zadanie własne gminy, że to gmina powinna zdecydować, komu zleca realizację tej usługi. Usługa winna odbywać się na zasadzie umowy cywilnoprawnej, w której powinny być określone zadania i obowiązki stron i oczywiście usługa ta winna być usługą zapłaconą. I tu proponowaliśmy wprowadzenie oczywiście taryfy opłat. Niestety skuteczne nagłówki w mediach, rząd chce wprowadzić podatek od deszczu, zniechęciły decydentów do podjęcia tego tematu. I wówczas, szanowni państwo, postanowiliśmy powołać w Izbie zespół ekspertów, którego zadaniem byłoby opracowanie takiego praktycznego poradnika, praktycznych porad dotyczących gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. W skład zespołu weszli obecny tutaj dzisiaj wśród nas przewodniczący zespołu pan Andrzej Osiński. Z tego miejsca za pracę w zespole bardzo pięknie dziękuję. Pan Roman Wietelak, ekspert Izby, Jędrzej Bujny, radca prawny, Mariusz Bednarczyk, pan prezes wodociągów Pile, pan Andrzej Chudziak, Gdańskie Melioracje Spółka z o.o., pan Mateusz Józefowski, Aquanet Poznań, pani Magdalena Borowczyk-Zalewska, radca prawny Izby, pan Marcin Błęcki, specjalista do spraw ekonomicznych Izby, pan Adam Gołębieski, specjalista do spraw technicznych Izby. I celem prac tego zespołu, tak jak już powiedziałam, było stworzenie zbioru praktycznych informacji w zakresie zarządzania, utrzymania, eksploatacji systemów odwodnieniowych. Efektem prac tego zespołu, szanowni państwo, było wydanie zeszytu specjalnego Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie poświęconego właśnie problematyce zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Wydawnictwo to w zamyśle autorów miało wskazać kierunki działań operatora obsługującego system odbioru i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Myślą przewodnią było podkreślenie generalnej zasady, która przewija się w zapisach ramowej dyrektywy wodnej. Wody opadowe i roztopowe powinny być zagospodarowywane w miejscu ich powstania. I taka filozofia myślenia oczywiście zmniejsza nakłady inwestycyjne dla instalacji odprowadzających wody opadowe i roztopowe. I oczywiście dodatkowo wdrożenie takich rozwiązań powoduje zmniejszenie zagrożenia przeciwpowodziowego. Wydawnictwo to ma rozdziały poświęcone projektowaniu, eksploatacji, utrzymaniu oraz oczywiście ekonomii. I tutaj mówimy o taryfie opłat za pobieranie, za gromadzenie, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. I oczywiście w tym zeszycie jest uwzględniony aktualnie obowiązujący stan prawny.
I zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, zgodnie z artykułem 2 punkt 8 litera C ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, pod pojęciem ścieki rozumie się także wody opadowe lub prostopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych i usługowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. I rozporządzenie do tej ustawy ministra budownictwa zobowiązało eksploatujących kanalizacją deszczową rozdzielczą do wprowadzenia grupy taryfowej na wprowadzanie i oczyszczanie ścieków opadowych i roztopowych. I w trakcie prac tego zespołu, szanowni państwo, w obiegu pojawił się projekt ustawy Prawo wodne. I zgodnie z założeniami projektu wody opadowe nie mają być już ściekami, a wprowadzanie ich do wód i do ziemi będzie usługą wodną traktowaną jako korzystanie z wód, za co naliczana będzie odpowiednia opłata. Planowane jest wprowadzenie opłaty za utratę naturalnej retencji, która ma być zachętą do pozostawienia na nieruchomościach jak największej powierzchni mogącej retencjonować wody opadowe lub roztopowe. Automatycznie propozycje, które są zawarte w projekcie prawa wodnego, pozbawiają na dzisiaj firmy wodno-kanalizacyjne możliwości stosowania rozporządzenia taryfowego dla ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury sieci kanalizacji deszczowej. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie zrzesza około 450 członków, około 80 firm prowadzi działalność w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych odpłatnie właśnie w oparciu o taryfę. Około 200 firm wodociągowo-kanalizacyjnych prowadzi tą usługę na zlecenie gmin. Średnie ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w roku 2016 to do kanalizacji deszczowej za metr sześcienny wynosi 5,08 zł, za metr kwadratowy powierzchni na miesiąc 42 grosze, do kanalizacji ogólnospławnej średnie ceny za metr sześcienny to 6,44 za metr kwadratowy powierzchni 18 groszy. Tak jak pan minister już w swojej prezentacji pokazał, wprowadzane są opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, za zmniejszenie retencji. Opłaty są stałe i zmienne. I tutaj, szanowni państwo, pojawia się kolejna ważna zmiana, o której za chwileczkę powiem w projekcie prawa wodnego. Oczywiście Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie od pierwszej publikacji prawa wodnego śledzi jego losy. Zgłaszaliśmy swoje uwagi, zgłaszaliśmy uwagi dotyczące wysokości opłat za pobór wód, ale również zgłaszaliśmy taką prośbę o przywrócenie rozwiązań umożliwiających pobieranie opłat za eksploatację sieci kanalizacji deszczowej. Zgodnie z zapisami ramowej dyrektywy wodnej, korzystający z danego urządzenia wodnego winien ponosić koszty jego eksploatacji. I tutaj, szanowni państwo, w projekcie prawa wodnego, który znajduje się, został przekazany do Rządowego Centrum Legislacji, a według znanego nam stanu na dzień 13 października te uwagi Izby w tym obszarze nie zostały uwzględnione. Dlatego w tej chwili przygotowujemy się do pracy będziemy uczestniczyć w pracach sejmowych i senackich komisjach, które będą obradowały nad projektem ustawy prawo wodne. Mamy tam swoje propozycje zmian zapisów proponowanych ustawowych, w tym również te, które dotyczą wód opadowych i roztopowych. I tak Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie zaproponowała jako przepis przejściowy w artykule 491 w projekcie ustawy prawo wodne alternatywne rozwiązanie kwestii podstawy normatywnej dla taryfy za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, który brzmi w ten sposób. W ustawie z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadza się następujące zmiany. W artykule 2 punkt 12 otrzymuje brzmienie. Taryfa to zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w tym
wód opadowych lub roztopowych oraz warunki ich stosowania. My to nazywamy, Szanowni Państwo, bypassem, bo dzisiaj w projekcie prawa wodnego, który przyjął rząd, jest definicja taryfy. My proponujemy uzupełnienie jej właśnie o tą kwestię wód opadowych i roztopowych. Będziemy w komisjach sejmowych i senackich o ten zapis zabiegać. Zobaczymy, czy z pomyślnym skutkiem. I kolejny wniosek dotyczący kwestii wód opadowych i roztopowych. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie wnioskuje także o zmianę w artykule 273 punkt 5 litera C projektu ustawy prawo wodne, aby wyrażenie systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, pojawia się to w przypadku opłat zmiennych, proponuje się zastąpić w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych. Szanowni Państwo, jest to dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest to bardzo istotna zmiana. Przekazywaliśmy te uwagi w trakcie spotkań naszych z zespołem pracowników, które mieliśmy z resortu środowiska. Przedstawiciele firm wodociągowych podkreślają, że wprowadzenie zapisu system kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast spowoduje, że za wszelkie wody trafiające do kanalizacji odprowadzającej ścieki przedsiębiorstwa eksploatujące właśnie te systemy kanalizacji zbiorczej, jak one są dzisiaj nazwane, będą płacić dwukrotnie. Raz jako za ścieki, drugi raz jako za wody opadowe i roztopowe. Do tej pory obowiązywała czytelna zasada, za ścieki opłata za odładunku, natomiast za wody opadowe i roztopowe opłata od ilości zrzucanych wód. To są uwagi, z którymi pójdziemy do Sejmu i Senatu. Będziemy zabiegali o wprowadzenie zmian. Szanowni Państwo, chcę zapewnić, że Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, mając świadomość, że dzisiaj właśnie poza zbiorowym zaopatrzeniem wody i poza odprowadzaniem ścieków, gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi jest ważnym obszarem działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, będzie monitorowała ten temat. Zespół, który powołaliśmy, zobowiązał się również, że po uchwaleniu ustawy prawo wodne wrócimy do jak gdyby dokończenia zeszytu, dlatego że tutaj została pominięta jak gdyby cała ta działka legislacyjna, która wynika z zapowiadanego prawa wodnego i my do tego tematu będziemy na pewno wracać i jest to na pewno nowe wyzwanie dla Izby Gospodarczej Wodociągi Polskiej, która w tym roku świętuje swój jubileusz 25 lat działalności. I myślę, że tylu wyzwań, jakie ma Izba, które są przed Izbą, to przez te 25 lat nie było. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.